наука там, видишь? Нам предлагают стоянок. Громко то. Który dzień już? Kurwałem. Od soboty codziennie. Od tutaj na drugi po tej fali. Ale na pierwszy to przecież było w maju. Tak samo. Sami ludzie sobie nie poradzą przecież. No to jest codzień, codzień nie ma to, że... A panowie jest... są z okolicy? A, z gminy Kazimierza. Aha. Ze Skoliszynka ze straży. No w tej chwili to może być. To jest stabilnie, no stoi, bo stoi, no bo tak czekamy. Żeby coś, aby gorszego nie przyszło, bo tam w tej chwili to się wypełniają tamte pozalewane tereny. Ale już się wyrównało i znowu zjdzie woda. Znowu idzie do góry? Tak, jeszcze w Zawichoście jeszcze jest woda, także... Tam jeszcze w górze jest woda. To jeszcze ma płynąć całą dobę podobno. Tak, tam jak wiem, co rozwaliło, wyrównało się. Tak, i teraz, niby trochę spadło, a teraz znowu do góry. Na chwilę tylko, a teraz od nowa... Do góry idzie. Do góry idzie. Dobry. Długo pan tak jeździ już? W pierwszej fali, proszę pana. Cały czas? No, jak? Pomagacie dowodzić tym strażakom, tak? Bo to głównie strażacy rozkładają. Proszę pana. Jest taka sytuacja, że bynajmniej ja bym nie przeżył tego, jakbym nie pomógł, proszę pana. A blisko pan mieszka? Gdzieś tutaj pewnie blisko? Ja po drugiej stronie mieszkam. A, czyli właściwie jest pan bezpieczny prawie. Znaczy, wie pan, nie całkowicie, bo... Proszę pana, mieszkam na górce i wodę mam w piwnicy. Naprawdę? To tak powsiąka. Już jest w tej chwili 65 cm wody w piwnicy. Natomiast brat mieszka obok. On ma suteryny, ja nie mam suteryny. Ja mam piętrowy dom pod piwnicą, on ma piętrówkę z podpiwnicami. I cały czas pompuje, bo gdyby nie pompował, to już by były cały w domu. Zalany, tak. Czyli woda podchodzi tak. Tak, tak, tak. Tak wysoko jest. Tak.